Uczciwy to jest w tych czasach nowe słowo. Zapiszcie sobie je, oczywiście, sprzedający powiedział, że aparat nie był wymieniany, tylko no jakby ta szyba nie, na wyświetlaczu. I tu, tutaj mamy znowu informację też. Wyświetlacz no, nie jest rozpoznawalny, brak danych i aparat. Więc takie cuda słuchajcie się zaczęły dziać w iOSie 18. Nie teraz i nie da się tego usunąć. Po starcie telefonu, bo myślałem, że mi to pomoże. Siemanko, witajcie serdecznie. Dziś wam zaprezentuję, jak nie wyjść na debila. Tak jak ja mogłem wyjść. A może i wyszłem, nie wiem, wy to ocenicie. Słuchajcie, kupiłem iPhone'a, no bo wiadomo, wyszła szesnasteczka, No to co myślę, kupię sobie piętnastkę w dobrej cenie. Patrzcie, na co trzeba uważać. Pudełko jest zastępcze, o czym, o czym od razu wiedziałem. Jest tutaj poskreślane w ogóle ten numer seryjny i wszystko. No to wiadomo, mamy mamy towar taki, taki, jaki kupujemy, nie? Bo wiedziałem, że pudełko będzie takie. Dobra. Dosetna. Jak on wygląda? Słuchajcie, wygląda naprawdę ja bym się tu nie miał do czego dowalić. W ogłoszeniu najlepiej było opisane, dobra, z pudełkiem już uciekamy. W ogłoszeniu było napisane, że był wymieniany wyświetlacz. Słuchajcie, ja piszę do gościa i się pytam, no, spójrzcie, jak on wygląda. No, kurde, luksusowo, diamentowo. No, Made in Paris normalnie. Więc jest bardzo dobrze. Odpalamy go. Wszystko tu, słuchajcie, działa. On się odpala. No, i temat był taki, że był wymieniany wyświetlacz. I ja się pytam gościa, bo każdy sobie z nas zdaje, że obecnie wymienić cały wyświetlacz w iPhone'ie, nawet na jakiś tam używany czy coś, no to jest to dosyć wysoki koszt i nie wiem, czy to jest do końca opłacalne. Rozumiecie, o czym ja mówię? Dobra, tutaj ustawiamy i byłem pewien, że koleś wymienił tylko te, jak pękają szybki, nie wiem, czy czajicie, pewnie czajicie temat, pękają te szybki a dam wam większy, żeby było widać, a większego to się nie da, Skąd, no, dobra, dobra, konfigurujemy, zobaczycie, co jest 5. tutaj iOS 18 oczywiście wchodzi, no tutaj to już nieważne, i właśnie skupiłem się na tym, że szyba jest tylko wymieniona, a nie cały wyświetlacz, tak, tak myślałem, bo tak mi sprzedający napisał, oczywiście wiecie, ja nie jestem taka cebula, że dobra cena, kosztował, słuchajcie, na, no, kupiłem go w zeszły piątek, tak, w zeszły piątek, więc mam go około tygodnia. Łyk herbatki, nie zaszkodzi i mm, dla siebie zrobimy to później. Może nie będzie trzeba. Jak coś to są 4 zera, nie pamiętajcie o co chodzi. On się tam wszystko uruchomi, nie przenosimy niczego. No tu musimy się zalogować, więc no tutaj muszę was na sekundę słuchajcie rozłączyć. Dobra, ja już go słuchajcie aktywowałem i patrzcie co się pierwsze pokazuje na telefonie. Oczywiście sprzedający powiedział, że aparat nie był wymieniany, tylko no jakby ta szyba nie, na wyświetlaczu. Ale mamy taką informację, że właśnie aparat może być nieoryginalny, albo jest część nieserwisowa. I patrzymy teraz, co się dzieje w ustawieniach. I zobaczcie, tu wyskakuje to. Nie można określić, czy jest oryginalny aparat. Niezgodny i takie tam rzeczy. I tu, tutaj mamy znowu informację też. Wyświetlacz no, nie jest rozpoznawalny, brak danych i aparat. Więc takie cuda, słuchajcie, się zaczęły dziać w iOSie 18. Nie wiem, co się dzieje, jeżeli wymienicie baterię, czy też po prostu wskakuje na tą listę. Ale to, że to się, po, powiem Wam, pokazuje dobra. Ja bym to zba, zbagatelizował, ale zaraz Wam pokażę, jakie cyrki się robią po prostu. W aparacie. No, tego to się w ogóle nie spodziewałem, że jest to możliwe. Patrzcie, niby wszystko działa OKOS. Teraz zmieniamy sobie na, na portretowy i w portretowym powiem Wam cuda się też dzieją, jak go zresetuję teraz. Ale pokażemy, o co mi chodzi. Teraz mam kamerę normalnie z dołu mi łapie. Tu do góry też widzicie telefon. Ale zaraz przejdziemy, proszę Państwa, na, na filmowy i zobaczcie, co tu się dzieje. Tu jest w ogóle zamrożony obraz. Obracam go na kamerę tą, yy, do selfie, jest okej. Ale jeżeli chcę kręcić normalnie, to się dzieją cuda. No, to tam Apple Pay wyskoczyły te pierdoły. Nie teraz, i nie da się tego usunąć. Po telefonu, bo myślałem, że mi to pomoże, w ogóle w tej funkcji już to znikło. W ogóle znikł ten przycisk na, na wymiany. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Sprzedający oczywiście twierdzi: Słuchajcie, wiadomo, że tego nie było, że jak on wysyłał telefon, wszystko było ok. Słuchajcie, to jest telefon za prawie trzy koła, więc nie jest to tania pozycja. Więc nie chciałbym być w plecach. Ale na szczęście wytłumaczyłem, już eBay ma ten support, który Wam pomaga, więc polecam, nie kupujcie takich telefonów drogich czasem na jakichś Facebookach czy jakichś, nie wiem, pod galeriami. To już w ogóle chyba nie do końca rozwinięte osoby kupują takie jak ja, chyba. Nie, 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 nie zdarzyło mi się. I mam wrażenie, że telefon się też mega grzeje, ale to jest chyba takie wrażenie przy pierwszym uruchomieniu, więc. To zostaje jako wrażenie. Możecie się słuchać, jak jest zimny dzień. Troszeczkę podgrzać tym. Jest to, jest to na plus raczej tego telefonu. Ale, no, takie moje przemyślenia, że naprawdę trzeba kupować jedynie na eBayu, żeby była jakaś gwarancja. A najlepiej, jak ktoś ma hajs, słuchajcie w Apple'u, nie? Chyba, że od rodziny, bo od rodziny to jeszcze jakoś wydębicie ten zwrot. Chyba, że się pokłócicie. No, już będzie lipa. Wiecie o co chodzi, nie? Ciekawy, tak się właśnie zastanawiam, czy ktoś właśnie ma iOS iOS-a osiemnastkę i miał też właśnie coś grzebane przy wyświetlaczu, czy wymieniał baterię i czy wyskakuje mu właśnie jakiś błąd taki, znaczy nie błąd, taka informacja jakby systemowa, że ten, ta rzecz już nie jest oryginalna, nie? I właśnie mnie dziwi, bo jeżeli koleś twierdził, że tylko te szkło było jakby ochronne, znaczy nie szkło ochronne, tylko pod nim jeszcze jest tak, wiecie, rozszczepiacie jakby wyświetlacz, nie? Że tak naprawdę on cały nie jest wymieniany, tylko ten ta warstwa szklana. No nie wiem, ci co wiedzą, to wiedzą o co mi chodzi, więc też mi się wydaje, że jeżeli wymienimy tylko tą szklaną wersję, y szklaną taflę od wyświetlacza, to nie powinno wyskoczyć w ogóle, że było cokolwiek przy nim grzebane. Nie wiem, takie jest moje wrażenie. A może jest jakiś program diagnostyczny albo kalibrujący po takiej wymianie i coś ogarnie. Nie wiem. Kurde, fajnie jakbyście się wypowiedzieli tutaj, bo bym chciał wiedzieć co z tym, ogólnie dzisiaj telefonik już wraca do tego pacjenta, co mi go sprzedał, mówię, na początku w wiadomościach, wiecie, jak pisałem do niego, to informował mnie, telefon był w super stanie wysłany, jak wróci, ja sprawdzę, czy ten numer e-mail jest ten sam, myślę, no niezła kombinacja, nie? Nie, 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 on nie mówił, że jak wróci, tylko y, czy na pewno przed tymi wiadomościami, zanim poprosiłem o pomoc eBay'a, nie, no bo wiadomo, tam jest ta gwarancja, no niby ją płacą, nie wiem. No ale koleś na, y, na szczęście zgodził się na przyjęcie tego telefonu, no i go będę wysyłał, nie. No i takie moje przemyślenia, czy też mieliście takie takie akcje, a jeżeli nie kupywaliście jeszcze telefonu po tym, y, jak, jak wszedł ten iOS 18. To powiem wam no mogą się mogą się dać dziać cuda, naprawdę mogą się dziać cuda. A jeszcze jest na jeszcze wam pokażę co się kręci ten z baterią. To jest też dobre. Telefon, który ma na pewno rok tu 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 tu, 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 tu. bateria i zobaczycie, zaraz zobaczycie w sumie gdzie to jest ładowanie. Bateria w normie. Patrzcie, telefon, który jest, no na pewno ma rok albo i lepiej. Maksyma... Pojemność baterii ma 100%. Powiedzcie mi, jak to jest w ogóle fizycznie możliwe? Telefon po roku i 185 cykli ładowania. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że coś się wydarzyło. Nie, w ogóle tu jest. Październik. No, to, to dokładnie rok, rok czasu by było. Pierwsze użycie. No, nie cały rok. Ale coś mi tu też śmierdzi słuchajcie, z, tą, z tym baterią. Są z, z wiecie, ja mi ja już teraz jak ja już znalazłem tamto, co mnie zaczęło denerwować, to już wszystko mnie w tym telefonie zaczęło denerwować. Oprócz, oprócz obudowy, bo tu jest naprawdę wymiata. W ogóle dotykałem go tutaj, wiecie? To już mi się wydawało, że w ogóle on jest źle sklejony, ale dałem tam innym znajomemu, żeby to, wiecie, dotknął tak i sprawdził, nie mówiąc mu niczego i powiedział, że jest wszystko ok więc to już, już mam taką fazę po prostu zepsucia w mózgu. No i to wszystko, nie? Sekcja komentarzy, słuchajcie, jest wasza, no i tak przestrzegam, nie? Z Facebooka absolutnie, a z Ebaya jedynie z gwarancją, czy tam Allegro, bo oni też mają gwarancję, więc lipy nie zrobicie. Jak macie jeszcze jakieś pytania, piszcie śmiało, ja, czy, ja już go dzisiaj ładuję i czekam na hajs, nie? Taki jest finał mojej historii. Mam nadzieję, że waszych, jak się w to, jak wtopiliście w takie dziwne urządzenia, no to te, też yy, będzie dobry. Ale mi się skle, skleiło to na końcu. Słuchajcie, jestem. Chyba mam tremę! Po prostu chyba mam tremę, albo herbata jakaś taka, ale powiem wam, kupiłem se Już, już sobie kupiłem drugiego, z którego to nagrywam. I ten drugi jest rewelacja. rewelacja. Sprzedający okazał się. Uczciwy, uczciwy, słowo uczciwy to jest w tych czasach nowe słowo, zapiszcie sobie je drukowanymi. Dobra, pozdrawiam na razie, trzymajcie się.